Hej, hej, dzisiaj mamy środę, my właśnie jesteśmy w drodze do centrum handlowego Merryhill. Misja na dzisiaj to kupić dla mnie strój kąpielowy, bo za 2 tygodnie lecimy do Grecji, a stroju kąpielowego dla mnie brak, także ciężko będzie, bo ze mną to jest ciężko i ze strojami kąpielowymi, ale mam nadzieję, że damy radę. W międzyczasie postanowiłam, że pokażę Wam, co zabieram ze sobą do zwrotu. Do Primarka, jak i do TK Maxa. Rzeczy kupiłam i się okazały niedobre. Pierwsza rzecz, o kurde, tutaj chyba nie będzie widać. Pierwsza rzecz to taka olbrzymia torba. Kupiłam ją z myślą, ta oczywiście była z Primarka. Kupiłam ją z myślą zabieranie ze sobą do samolotu, bo przeważnie potrzebuję dużą torbę. Taka zwykła, nie wiem, czy tu coś będzie widać w ogóle. Szyta tutaj na końcach, tak dosyć fajna, ale jednak stwierdziłam, że będzie chyba za duża. Także ona kosztowała 9 funtów, do tego była taka mała kosmetyczka. To zwracamy. Kolejna rzecz to takie zwykłe trampki, cichobiegi, rozmiar 5 okazał się na mnie tym razem za mały. Nie wiem, o co chodzi z tymi rozmiarami w Primarku, czasami 5 jest za duże, czasami za małe. Te się okazały za małe, no i w sumie dobrze, bo kupiłam sobie inne i ich cena, jakby ktoś był zainteresowany, to funtów 6. I ostatnia rzecz, to już było kupowane w TK Maxie, za funtów 25, dżinsy Tommy Hilfiger. Zwykłe, takie proste, skinny fit, przecierane, no nie wiem, czy coś będzie widać, rozmiar 31, okazały się nie dość, że na mnie za duże, to jeszcze okazały się po prostu wyglądające bardzo, bardzo tanio, wyglądają gorzej niż te dżinsy, które mam na sobie w chwili obecnej z Primarka, także myślę, że nie warto przepłacać, idzie to do zwrotu i za pieniążki mam w planach kupić sobie inną torbę, mam upatrzoną w H&M, także z pewnością Wam pokażę. A tak przy okazji to chciałam Wam pokazać taką małą bransoletkę, którą kupiłam ostatnio w Topshopie, chyba w Topshopie, na przecenie akurat była za 2,50 zamiast 5 funtów, zwykłe takie koraliki, one fajnie się tak dosyć mienią w słonku i takie, nie wiem jak to się nazywa, takie oko z jakimiś tam kamyczkami, świetnie wygląda, bardzo delikatna, ale bardzo fajnie wygląda. My już jesteśmy na miejscu. Wszędzie na oknach wystawowych stroje kąpielowe. Także mam nadzieję, że będę dzisiaj miała szczęście. Troszkę rzeczy wzięłam, ale ze strojami masakra. Widzę, że no nic nie znajdę, już nie wiem co mam robić. No ale mierzymy. Czas na małą przerwę. Teraz postanowiliśmy coś zjeść. Ja jem jacket potato, znaczy taki pieczony ziemniak z ratatouille, czy jak to się nazywa, z wegetariańskim, z takim warzywnym. Takie warzywko po prostu, pomidorze zrobione, a Radek sobie coś tam kupuje, jeszcze nie wiem co, ale Wam pokażę, powiem Wam, że jestem okrutnie, okrutnie szczęśliwa, że udało mi się kupić te stroje. No nie jest perfekcyjnie, ale jest naprawdę fajnie, także jestem na maksa zadowolona. To ja biorę się za jedzonko. Mój ziemniaczek i Radka. Steak and mushroom pie. Tak, steak and mushroom pie to jest. Pie. Aha, tak, pie. I do tego widzę kiełbasy osobno i jeszcze Yorkshire pudding, także smacznego. Czekoladowe puzzle. No tego to jeszcze nie widziałam. Puzzle z czekolady. Tutaj widzę ostatnio dość popularna firma Cocoa. Ale nie wiem co to akurat jest. Hazelnut, aha, orzechy w czekoladzie. Słodkości, słodkości, same słodkości. Jedzonko, niam, 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 niam. Co jest najlepsze? No właśnie, dżem z cebuli. Ciekawe jak smakuje. Przypuszczam, że dobry jest. No, a z czym on jest? Z cebulą. Tak. Cukier? Cebula, cukier. A, to ja nie chcę. Kwas cytrynowy. Z cukrem ja nie będę jadła. No, a z czego? Albo piankowe lizaki, nie, króliczki, a na przecenie teraz też nie funta. Nie przekonuję. Głodnemu słodyczy na myśli. Zobaczcie na te muffiny. My będziemy wsuwać tego. Peanut butter, banany, karmel. Na pół oczywiście. Bez glutenu, no po prostu bajeczne. Ciasto błotne, czyli pewnie ta czekolada się ciągnie. Kawowe. Beza. Beza. Coś dla mojej znajomej z wizażu. Aniu, pozdrawiam. Co tu jeszcze jest? O Boże, jakie cuda. Dziewczyny, stoję tu i normalnie ślinka mi cieknie. Low fat choc chip. Kawusia. I mamy, wzięliśmy tego muffina. Jezus Maria, już nie mogę doczekać. I radka moka. Dawaj, kroj. Na pół. Widelcem? Nożem, ale porówni, że krem było też dla mnie trochę. Nie, już się nie mogę doczekać. Źle kroisz. No dobra, niech będzie. No trzymaj ręką. Na pewno będzie pyszne. Nowe miejsce w ogóle nazywa się Muffin Break. Znaczy nie wiem, może stare, ale pierwszy raz to widzimy. I do tego od razu są karty lojalnościowe. Za każda chyba 6. kawa za darmo. I jak zarejestrujemy, mamy gorącego drinka i muffina na urodziny. No muszę do Was wrócić, jeżeli kiedykolwiek będziecie miały okazję w tym miejscu zjeść lub wypić kawę, polecam. Ten muffin z masłem orzechowym po prostu bajka. Fantastycznie pyszny. Pycha. Troszeczkę workowata niby. Ale taka fajna, co? Godzina prawie 20, my jedziemy właśnie po kolację i to po taką kolację zobaczycie zresztą pyszną, po moją ulubioną, którą mogę jeść rano, wieczorem, po południu, w nocy, cały czas. Także, nie możesz, tylko chciałabyś. No nie mogę i no na pewno nie mogę, ale chciałabym. O, tak właśnie. No niestety nie zdążyliśmy, żeby Wam pokazać, bo pizzę robią tylko do 19:30. Taka duża pizza jest tu 14 inczów. Kosztuje 3,5 funta. Jak się zamawia, przeważnie taką pizzę kosztowałaby... Nawet nie wiem, bo już długo nie zabawialiśmy. 15 minimum i to gdzieś tam w jakichś ofertach tylko, bo inaczej koło pizza, a to 2 dyszki. Także... Wielka pizza, idzie się i na miejscu się zamawia, czy chcesz ciasto cienkie, czy chcesz ciasto grube, czy chcesz spód serowy, czy chcesz spód pomidorowy i wybiera się dodatki. Tutaj akurat mamy paprykę, kukurydzę, cebulę, pieczarki. Ja jeszcze w domu dodam sobie kawałeczki chili. Także jedziemy do domu, wstawiamy do piekarnika i idziemy z psami na spacer. O, śliczne niebo dzisiaj. Zobaczcie jak pięknie. No ślicznie dzisiaj jest. Tam księżyc. A tutaj u nas robią siodła koło domku. A kiedyś, jak tylko przyjechaliśmy teraz do... Jak wróciliśmy z powrotem do Anglii, to mieszkaliśmy tam, w tamtej uliczce. Pizza już jest gotowa, spacer nam się troszkę przedłużył, z jednej strony trochę się zjarała, ale jest. No popatrzcie, no dziewczyny, powiedzcie mi, czy pizzy nie można jeść na śniadanie, obiad i kolację? Przecież to jest takie pyszne, można jeść cały czas. Do tego wineczko i to nasza kolacja.